Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w ramach swojego 27. finału również zagrała w Polanicy Zdroju. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem Pomaganie jest dziecinnie proste, a zbierano pieniądze na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Program w Ośpu w Polanicy Zdroju jest w tym roku bardzo bogaty. Zaczęliśmy o godzinie 11.30 tutaj przy małym rynku. Ruszył bieg serduszkowy. Dorośli i dzieci pobiegli w taką trasę 5 bądź 10-kilometrową. Zobaczymy, na ile im kondycja pozwoli. Przyszedłem tutaj pobiegać, wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, bo uważam, to jest szczytny cel. Pomagać, przebiec się w tak wielkim i zacnym gronie, jaki dzisiaj tu biegał w Polanicy. W programie imprezy zaprezentowano pokaz nowoczesnego wozu strażackiego z Ochotniczej Straży Pożarnej Stary Wielisław. No, przyłączamy się, bo dostaliśmy niedawno nowe auto. No i tak przy okazji chcieliśmy pokazać, co tam się w nim znajduje. Każdy sobie poogląda, popatrzy, co tam w nim jest. Odbyły się też przejazdy samochodami rajdowymi prowadzonymi przez grupę Kudowa Rally. Pozdrawiamy WOŚP i Polanice. Przyjechaliśmy z pomoc Wielką Orkiestrę, naszą grupą rajdową. Licytują ludzie przejazdy, wsiadają, jedziemy na plac, który jest zabezpieczony przez straż i miasto i tam po prostu pokazujemy, jak się w rajdach jeździ, by posmakowali ludzie tej rajdowej przyjemności. W szkole podstawowej nr 2 w Polanicy Zdroju znajdował się Polanicki Sztab Orkiestry. W tym roku do pomocy zbiórce pieniędzy zgłosiło się 30 wolontariuszy. W tamtym roku byłam pierwszy raz jako pomocnik. A dzisiaj od kiedy kwestujesz? Ja w teatrze od 12.15. Bardzo chętnie wrzucają pieniądze, po 50 zł. A jak się tobie kwestuje? Bardzo dobrze. Pierwszy raz uczestniczysz w takiej akcji? Nie, już drugi. My uczestniczymy już w tym od lat, bez względu na pogodę, bez względu na warunki. Bardzo jesteśmy zadowoleni i zawsze służymy pomocą. Co roku czekamy z żoną na taką akcję, bo jest to jednak potrzebne, mimo wszystko, że państwo jakieś tam środki ułoży, nie najmniejsze pewnie na służbę zdrowia, to jednak taka akcja osiaka jest bardzo potrzebna, szczególnie dla tych małych, biednych, chorych dzieci. W trakcie trwania wydarzenia odbywały się licytacje orkiestrowych gadżetów. W Teatrze Zdrojowym w Polanicy Zdroju występowały dzieci z polanickich szkół w jasełkach. Odbywały się też koncerty. Na zakończenie pod muszlą koncertową odbyło się Światełko do Nieba. W poprzednim roku w Polanicy Zdroju na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano kwotę 26 tysięcy 900 zł. W tegorocznej edycji padł rekord, bo udało się zebrać 30 tysięcy 495 zł.